Powiaty wrocławskie jest jedną z większych powiatów wrocławskiego, a największą z biorących udział w unijnym projekcie rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej. Ma prawie 180 km² i niemal 20 tysięcy mieszkańców. Założone w XIII wieku Kąty Wrocławskie to spore miasto z prawie 6 tysiącami mieszkańców. Bliskość granic miasta Wrocławia i przebiegająca na całej długości gminy autostrada A4 oraz odcinek autostradowej obwodnicy Wrocławia determinują charakter gminy. Mimo iż użytki rolne zajmują blisko 2/3 terenu gminy, to tylko 3% mieszkańców zajmuje się rolnictwem, a ponad połowa znajduje zatrudnienie w przemyśle i budownictwie. Poziom bezrobocia jest tu niewielki. Cały obszar gminy objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, a nowe studium umożliwia wprowadzanie zmian. Daje to możliwości inwestowania przemysłowego, handlowego oraz budowlanego. Duża gmina blisko Wrocławia zawsze już od czasów historycznych stanowiła zaplecze miasta. Dziś to wspaniały teren do wędrówek zarówno szlakiem historycznym, jak i przyrodniczym. Są tu zarówno piękne pałace, jak i zabytkowe kościoły, stanowiące o bogatej historii tych terenów. Park krajobrazowy Dolina Bystrzycy zachwyca dziką przyrodą, którą rzeka Bystrzyca uchroniła przed zniszczeniem. Historia i przyroda przeglądają się w sobie, tworząc malownicze kontrapunkty. Z unijnych funduszy na program rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej gmina Kąty Wrocławskie pozyskała najwięcej ze wszystkich gmin uczestniczących w projekcie, bo prawie 1 800 000, wydając ponad 300 tysięcy złotych. Skala zaangażowania przekłada się na uzyskany sprzęt. Ponad 80 komputerów, w tym 13 notebooków, ponad 40 urządzeń wielofunkcyjnych, prawie 30 drukarek, 2 serwery. Urządzenia trafiły nie tylko do Urzędu Miasta i Gminy, ale także do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. W dwóch miejscowościach utworzono biura podawcze, gdzie będzie można załatwić sprawę urzędową na takiej samej zasadzie, jak w Urzędzie Gminy. Na terenie gminy utworzono również 50 tzw. e-punktów dostępowych w sołectwach i radach osiedli, wyposażonych w komputery i urządzenia wielofunkcyjne, gdzie mieszkańcy bez konieczności dojazdu do urzędu mogą pobrać niezbędne formularze, wydrukować lub zasięgnąć informacji, korzystając z informacji online. My mamy za zadanie, to nasze zadanie, obsłużyć obywateli, obsłużyć jak najlepiej, jak najszybciej, wyposażając sołtysów w sprzęt informatyczny, uruchamiając dwa punkty obsługi interesanta, spowodujemy, że poziom obsługi będzie znacznie wyższy. Wyrażam ogromne zadowolenie z faktu, że ta inicjatywa wypaliła, że możemy te zadanie na miarę XXI wieku wdrożyć i zrealizować. Gmina Kobierzyce, umiejscowiona na przecięciu historycznych szlaków komunikacyjnych i handlowych, korzysta nie tylko z bliskości Wrocławia, ale także z atrakcyjnego położenia geograficznego. Autostrada A4, droga krajowa nr 8 i 35, powstająca autostradowa obwodnica Wrocławia, mają duży wpływ na kierunki rozwoju gminy. Jeszcze nie tak dawno była to gmina o charakterze rolniczym. Jednak konsekwentnie realizowane założenia strategii gminy spowodowały, iż dzisiaj ma ona charakter przemysłowo-rolniczy. Wiele firm, zarówno polskich, jak i zagranicznych, dostrzegło potencjał tego miejsca i ulokowało tutaj swoje inwestycje. Z drugiej strony w gminie Kobierzyce na każdym kroku można trafić na ślady historii regionu. Nieodłączną formą krajobrazu są małe formy architektury. Jest w gminie wiele miejsc wartych poznania, przyciągających bogatą historią, architekturą albo ciekawą legendą. Ziemie znajdujące się na terenie gminy należą do jednych z najbardziej urodzajnych w Polsce. Przyczynia się to do prężnego rozwoju rolnictwa. Gmina Kobierzyce może się też poszczycić tym, iż w ostatnich latach uczyniono bardzo wiele na rzecz poprawy warunków życia jej mieszkańców. Zakończono inwestycje w wodociągi w gminie, wybudowano nowoczesne placówki oświatowe, świetlice, zainwestowano w drogi, ulice i oświetlenie. Przystępując do projektu rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej, gmina wykorzystała możliwość zwiększenia swojej atrakcyjności zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów.
W ramach unijnych funduszy pozyskano ponad 600 tysięcy złotych, przy własnym wkładzie ponad 100 tysięcy. Środki finansowe zostały wydane na zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, licencji oraz serwerów. Dzięki realizacji projektu częściowo został sfinansowany zakup laptopów dla radnych i sołtysów z gminy Kobierzyce. Dodatkowo zakupiono komputery w celu przeprowadzenia szkoleń i usprawnienia pracy komisji wyborczych. Nowe komputery ułatwią obieg dokumentów pomiędzy gminą, powiatem oraz innymi placówkami. Efektem projektu będzie rozpoczęcie prac zmierzających do zintegrowania elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Kobierzyce z platformą ePUAP. Dzięki środkom unijnym gmina Kobierzyce zakupiła duży zestaw komputerów wraz z oprzyrządowaniem, z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy, pracowników, radnych, sołtysów i mieszkańców. To duży projekt. Sądzę, że w tym kierunku będziemy dalej szli. Sądzę, że Unia będzie nam dalej pomagała, żeby tą pracę usprawnić, w sposób kapitalny komunikować się i z mieszkańcami, i z radnymi, informacje przesyłać i te informacje również odbierać. Gmina Mietków ze względu na wysokiej klasy gleby ma charakter przede wszystkim rolniczy. To niewielka gmina zarówno jeśli chodzi o wielkość 83 km2, ale także liczbę mieszkańców, około 4 tysięcy. Jeśli jednak spojrzymy nawet na mapę, można szybko zlokalizować prawie 1000-hektarowy sztuczny zbiornik, będący miejscem wspaniałego wypoczynku, windsurfingu, żeglarstwa i wędkarstwa. Niewielkie zakłady przemysłowe to zaledwie dodatek do walorów turystycznych terenu. Jezioro Mietkowskie otoczone jest malowniczymi miejscowościami, pełnymi historii i niepowtarzalnego uroku. Park krajobrazowy Dolina Bystrzycy przyciąga dziką przyrodą. Nowy, dużo mniejszy Zalew Proszkowicki stara się odebrać chociaż części turystów znad Wielkiego Jeziora. W czasie wędrówek warto też odwiedzić Domanice na szlaku historycznej przeprawy przez Bystrzycę z przepięknym pałacem. Efektem przystąpienia gminy do programu rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej jest wpływ środków unijnych w wysokości prawie 200 tysięcy złotych. Oprócz wyposażenia Urzędu Gminy w nowy sprzęt, serwer oraz oprogramowanie i stworzenie sieci, sprzęt trafił także do Gminnego Ośrodka Kultury czy Gminnej Biblioteki Publicznej. Stworzono i wyposażono także wysunięte placówki urzędu, e-punkty, punkty obsługi klienta w 14 sołectwach. Tam trafiły notebooki i urządzenia wielofunkcyjne. To sposób na ułatwienie komunikacji mieszkańców gminy z urzędem i ograniczenie konieczności pojawiania się w nim w każdej, nawet błahej sprawie, jak chociażby w celu pobrania niezbędnych formularzy. Ludziom zaoszczędzi czasu, ograniczy im fatygę do urzędu gminy. W sposób bezpośredni będą mogli porozumieć się z Urzędem Gminy i załatwić swoje sprawy przez internet. Dziś można to będzie zrobić nawet u własnego sołtysa, pobierając online ze strony internetowej i drukując także w sołectwie. Gmina Sobótka kojarzy się przede wszystkim z masywem Ślęży. Gmina zajmuje obszar 125 km2, a w mieście Sobótka i 23 wsiach mieszka ponad 12 tysięcy mieszkańców. Mimo rolniczego charakteru gminy, jej oblicze zmieniają tysiące turystów, corocznie zwiedzając samą górę, jak i okoliczne historyczne miejscowości. Ogromna liczba domów letniskowych powoduje, że liczba rzeczywiście mieszkających osób w gminie jest dużo większa. Okolice to także tereny rekreacyjne dla mieszkańców Wrocławia, gdzie można nie tylko wyruszyć na wycieczkę przyrodniczą, historyczną, ale także w ciepłych miesiącach udać się na kąpielisko do Sulistrowic lub malowniczego kamieniołomu w Sobótce Strzeblowie. Bliskość Wrocławia oraz nastawienie władz samorządowych na obsługę ruchu turystycznego powodują, że jest to gmina przyjazna rowerzystom i aktywnemu wypoczynkowi. Okoliczne miejscowości oraz sama Sobótka to historyczny skansen pełen krzyży pokutnych, średniowiecznych romańskich i gotyckich kościołów, śladów osadnictwa sprzed wielu wieków. Licząca 718 metrów nad poziomem morza, Góra Ślęża
obrosła ogromną liczbą legend, a kamienne rzeźby i kręgi kultowe z okresu Łużyckiego podkreślają jeszcze tajemniczość góry. Gmina Sobótka jest jednym z większych beneficjentów programu rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej. Pozyskała ponad 1 100 000 zł z funduszy europejskich, przy wkładzie własnym na poziomie prawie 200 tysięcy. Komputery ponad 60 trafiły nie tylko do Urzędu Miasta i Gminy, ale także do kilkunastu jednostek gminnych, od szkół poprzez zakłady gospodarki komunalnej do Muzeum Ślężańskiego czy też Ślężańskiego Ośrodka Kultury. Pracownicy mają większy komfort pracy, lepszą możliwość porozumiewania się między działami, pracowania. Przede wszystkim największą korzyść będą mieli mieszkańcy naszej gminy, którzy będą załatwiali swoje sprawy w urzędzie. Będą one mogły być bardziej profesjonalnie załatwione, szybciej załatwione. Generalnie korzyść będzie dla wszystkich mieszkańców, którzy będą korzystali z usług naszego urzędu. Prawie 30 laptopów oraz urządzenia wielofunkcyjne trafiły do sołectw i zarządów osiedli. Tam powstały e-punkty, miejsca obsługi klienta, gdzie mieszkańcy bez opuszczania swoich miejsc zamieszkania mogą załatwić lub rozpocząć załatwianie spraw urzędowych. Gmina Sobótka to najlepsze miejsce na wypoczynek i rekreację w najbliższych okolicach Wrocławia. Jest tu klimat, są skałki, lasy, historia, tajemnica, a bogata baza turystyczna i różne atrakcje powodują, że warto tu przyjeżdżać, a programy unijne czynią te miejsca jeszcze ładniejszymi i bardziej przyjaznymi mieszkańcom i turystom.